publikacje. Dość specyficzna kategoria, bo jakkolwiek nie zdecydowałoby jury, nagroda i tak trafiłaby do Krakowa. A wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje Zamek Królewski na Wawelu za dwie publikacje, zegary i zegarki w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu oraz za broń drzewcową w zbiorach tegoż muzeum. Wyróżnienie w kategorii publikacje otrzymuje również Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga za dwie publikacje Utamaro Kitagawa 1753-1806, katalog dzieł artysty w kolekcjach polskich, to jest tom pierwszy, i tom drugi noszący tytuł Utamaro, inne spojrzenie. No tak, to krakowska nagroda. Bez wątpienia. Otrzymuje ją Muzeum Historyczne Miasta Krakowa za publikację Krakowscy Artyści i ich Sztuka. Autorka tej publikacji, pani Maria Ziętara, we wstępie napisała słowa, które tutaj pozwolę sobie przytoczyć. Sztuka krakowska okresu wojny i okupacji jest jednym z najmniej znanych zjawisk polskiej sztuce. Nie lepiej przedstawia się stan wiedzy na temat losów krakowskich artystów w latach 39-45. Problematyka ta nie doczekała się dotąd kompleksowego opracowania. Tak się oczywiście pisze, jak się takie opracowanie przygotowało. No, ale teraz je mamy. Proszę Państwa, to jest pierwsza publikacja, która w sposób tak staranny, kompleksowy i szeroki omawia zadania, które stoją przed nami jako badaczami sztuki polskiej. Okres 39-45 to nie jest okres całkowitej absencji artystów, coś się działo i z tej książki wiemy przynajmniej, co działo się w Krakowie. Czekamy na następny. Gratuluję. Rozumiem, proszę Państwa, że jeżeli sąd konkursowy przyznał tą nagrodę muzeum jako instytucji, to doceniając to, że muzeum nie przeszkadzało autorce w stworzeniu tego dzieła. Jednocześnie odczytuję tę nagrodę w ten sposób, że coraz częściej rozumiemy muzeum jako instytucję twórczą, jako instytucję naukową. Marysiu, bardzo Ci dziękuję, to będzie długa noc.